idziemy do domu. Witam w lesie. Chodźmy z jadalni do łazienki, jednej łazienki, drugiej do garderoby i do pralni. Zostaje tylko sypialnia, jedna, druga, trzecia. Ale tu w garderobie już jest las. Szybko dzisiaj przyjechałam, musiałam parę spraw tutaj pozałatwiać i przy okazji mówię, a nagram trochę, bo ostatnio byliśmy w stodzie. Już niedługo będzie ciemno, już z zewnątrz, z góry nic nie będzie widać, dach i będzie cały czas tak samo, także będę więcej kręcić wewnątrz. No ale wyobraźcie sobie, chwila, moment i zobaczcie, ile już tutaj jest zrobione. I była mała przerwa. Jutro tutaj już wszystko zrobią, no i chyba w przyszłym tygodniu. Nie wiem, jak to idzie z laniem tego stropu, czy to ma być wszystko tutaj, bo wiecie, że inna wysokość, tutaj jest tak samo, ale tutaj w salonie będzie jeszcze wyżej, także tutaj jeszcze będzie robione. Powiem Wam, że jak to tyle forsy wszystko kosztuje, to chodzę i zbieram gwoździe. Ale zobaczcie, ile już nazbierałam. Takie śmiechy, ale lukajcie, tyle gwoździ sobie tutaj tak leży, upadają i cyku, a tu całą garść już znalazłam, muszę tu gdzieś odłożyć. No dobra, uciekam, trzeba lecieć do dzieci. Jak się masz, Mijeczka? A ty, o, Lili w kapturach, ty śmiesznie wyglądasz. Dobrze. Jedziemy do szkoły, a później idziemy na imprezkę. No na prawdziwo. Tak. Na urodziny? Tak. Musimy założyć jakieś piękne sukienki. No, pomyślcie w szkole. Naprawdę, pomyślcie w szkole, w co byście chciały się ubrać. Dobra. Hejka, kochani, ja już jestem pod sklepem. Postanowiłam dzisiaj zrobić zakupy, takie większe zakupy, ale jestem taka gapa, bo Paweł wziął drugi samochód, pojechał na myjkę, coś tam posprzątać, jakieś specjalne spreje kupić, w ogóle całą miseczkę ze sobą wziął, mówi, jadę, naszykuję nam samochód, żebyśmy mieli taki, wiecie, już superaśny. Zawsze miałam naszykowane siatki w bagażniku i patrzę, wychodzę i o kurczę. To jest inny samochód, idę z taką jedną tylko siateczką, ale dobry sposób na niebranie też reklamówek z marketu są kartony, więc idę dzisiaj do Lidla i w karton sobie będę, wiecie, wszystko wkładać i z jedną siateczką tylko jadę. I wtedy tylko, wiecie, w pudełku wszystko już pięknie poukładane, wsadzam sobie do wózka i do bagażnika, także tyle jest super. Ale świeci, odbija się strasznie słońce od samochodu przede mną. Tutaj, gdzie jest Lidl, otworzyli również taki mały shopping, można powiedzieć. Jest Pepco, jest, zaraz wam powiem, Deals. Taki deals jak w Irlandii, więc bardzo jestem ciekawa. Nie byłam jeszcze w Polsce w takim sklepie. Kik też nie byłam nigdy. No i wejdę, popatrzę, co tam ciekawego jest. Najpierw chyba pójdę do tamtych sklepów, żeby mnie targała. Albo ja kupię, nie wiem, lody na przykład, żeby mi się tutaj nie roztopiły. Pepco jest, więc przejdę się, zobaczę, co tam jest ciekawego. Może coś dziewczynką kupię. Idziemy na urodziny. Dzisiaj idziemy na jedne urodziny, za chwilę idziemy na kolejne urodziny. I do starszych na urodziny, i do młodszych, więc kartki urodzinowe muszę kupić. No i może coś tam ciekawego też się znajdzie. Także zapraszam Was dzisiaj na shopping, no i chyba też na imprezkę. Lecę najpierw do Deusa. Biorę duży koszyk. O, zobaczcie, halloweenowe rzeczy. Trochę mniej niż u nas, ale zaraz przejdę i zobaczę, co tu jest ciekawego. Powiem Wam, że jest identycznie jak w naszym Dealsie. Kupiłam karteczki, pani mi pomogła, no i patrzę, wszystko to samo, słuchajcie, wszystko to samo. I tadam, tadam, zobaczcie, ile papierowych słomek. Na party znajdziecie
Te bransoletki są rewelacyjne, zawsze i to brałam tak 3-4 opakowania już z Irlandii, mówię, kurczę, w Polsce nie widziałam ich, a pewnie można zamówić online, ale wiecie jak to jest. Człowiek tak sobie kupuje dodatkowo. Świecą w nocy, to co dziewczyny moje zawsze zakładają, jak gdzieś idziemy wieczorami, to im daję bransoletki i właśnie to opakowanie i ono kosztuje 5 zł, więc spoko. U nas było euro 50, więc taka sama cena. No i proszę bardzo, wszystko podobnie jak u nas. Na shoppingu wszystkie rzeczy. Biorę pajęczyny nowe. Będziemy stroić z dziewczynami. Ten zestaw jest super do robienia dyni. Polecam Wam. Mam chyba jeszcze dwa bardzo fajne. Tutaj jakie fajne rzeczy. Fajne. Zobaczcie, jakie pły można do dyni. Super. No jest trochę rzeczy. A tu jeszcze coś takiego. Zobaczcie. Często mnie pytacie, w czym trzymamy lolsy, więc lolsy, dodatki, buciki trzymamy w takim opakowaniu na śrubki i znalazłam je w Dealsie, ale są strasznie, zobaczcie, powykrzywiane, więc są to tak nie za bardzo. O, tutaj też. Lili mi kupiłam z jednej strony i z drugiej strony było też otwierane i to znalazłam w Lidlu. Te też są fajne, ale jakaś taka... Jakieś fale Dunaju. Ktoś tam chyba po pijaku je robił. Tak jak w Irlandii cieszyłam się, że są produkty w Polsce, tak w Polsce cieszę się, że są produkty w Irlandii, bo niestety nigdzie nie można było znaleźć salt and vinegar. Także mam małe chipsy i polecam Wam, jeżeli macie ochotę kupować chipsy w małych opakowaniach, bo zjadamy dużych albo zjadamy za dużo, a tak mamy jedno małe opakowanie, małą paczkę chipsów. Wyszłam, kochani, i powiem Wam, że poczułam się jak w Irlandii. Mega zadowolona jestem. Idę do Pepco teraz. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego, ale dziś świeci słońce. Nie tylko w Irlandii wcześniej są dekoracje świąteczne. Proszę bardzo. Teraz weszłam do sklepu KiK. Pierwszy raz w nim jestem. No i powiem Wam, że całkiem fajne dekoracje, ubrania. Nie oglądam, bo nie mam na to czasu teraz. Ale zobaczcie, na kalendarz adwentowy, o, super. Aktualnie jestem w Lidlu i co tutaj mogę Wam polecić, to ten łosoś, ten ser, no, z indyka to może być, takiego łososia biorę i indyk, sznycle i zupa, warzyw jakoś tak dzisiaj nie za dużo, bo mamy w domu mleko, bardzo dobre są te buraczki, banany standardowo, uwielbiamy tą sałatę, a tutaj to tak chrzan wzięłam, pomidorki, o, od czasu do czasu takie brzoskwinie do naleśników, no i w sumie tyle. Powiem Wam, że kupiłam dużo różnych fajnych rzeczy, takie pierdółki, jak ja to mówię, na przykład takie balony dziewczyny będą miały, bo idziemy, o to od razu, o, wezmę ceny, zerwę. Idziemy do koleżanki na urodziny, też za parę dni, więc dziewczyny będą miały balony. Pokupowałam trochę na Halloween, jak Wam pokazywałam. No tutaj nie będzie takiego typowego Halloween jak w Irlandii, ale moje dziewczyny uwielbiają, więc po znajomych pojeździmy i tylko po cukierasy będziemy wchodzić. Dziewczynki się przebiorą. Myślę, że tak zrobimy. No, proszę bardzo, są dwa balony. I pokupowałam trochę rzeczy, ale wiecie, z czego jestem najbardziej zadowolona? Z chipsów. Dawno nie jadłam chipsów, staram się ich jeść coraz mniej, ale jak Wam mówiłam, chyba 50 faktów o mnie. Moje ulubione to są salt and vinegar i nie pamiętam kiedy. No przecież lubię Pringlesy, lubię różne, paprykowe nawet teraz bardziej polubiłam, bo nie było w Polsce. Ostatnio kiedyśmy tak gdzieś byliśmy na imprezie, to jadłam paprykowe, bo nie było salt and vinegar, czyli octowych. Więc jak weszłam do tego sklepu, naprawdę poczułam się jak w Irlandii i często też zadajecie pytania, czy nie tęsknimy za Irlandią, bo wiecie, no jednak Irlandia to Irlandia, czynki tam się urodziły i większość czasu swojego życia były w Irlandii, to powiem Wam, że tyle się dzieje, że nie mam czasu nawet myśleć, ale tak, pierwsza myśl, jak weszłam do tego sklepu, to było takie ojej. Aż się mega, mega wzruszyłam, będąc w tym sklepie i zabiorę je, dziewczynki zabiorę je do tego sklepu i poczuję się i będą mówić pewnie, mamo, patrz, to tak samo jak w Irlandii, takie same rzeczy, nawet chusteczki nawilżające, takie same jak w Irlandii, które jeszcze tutaj dziewczynki mają w plecakach, bo zawsze im takie mokre chusteczki do plecaka, małe opakowania wkładam, także sklep super, że jest w Polsce, no i super, że są małe opakowania chipsów. Akurat mam koleżanki, które mają dzieciaki już takie trochę starsze i też wrócili z Irlandii, więc
pokupuję więcej tych paczek. Na pewno dzieciaki się ucieszą. Zamiast wszystko ogarnąć, usiąść, naszykować dziewczynom sukienki sobie. Myślę, że też chyba sukienkę założę, tylko kurde, gdzie ja znajdę buty? Jak tak nie chodzi się na co dzień w obcasach, to wiecie, gdzieś tam się jeszcze nie u siebie w domu, gdzieś tam się je wtryni, wciśnie, a później tak mam naszperać. Nie wiem, czy Wam wspominałam. Czekajcie, bo zjadłam. Jakieś tam placuszki sobie, nawet obiadu jeszcze nie zrobiłam, tylko poszłam na pogaduchy. Ale tak chwilę dawno u Iwci nie byłam, bo też katar miałam i nie chciałam tam, wiecie, żeby jakieś bakterie przynosić jej do domu, wirusy i takie inne. A nie wiem, czy Wam wspominałam, czy Wam nie wspominałam, ale Iwcia już jakiś czas temu urodziła synka. I no to jest wcześniak, więc tak dbamy bardzo o niego. Teraz jest ten okres najgorszy, gdzie pełno wirusów, pełno bakterii, więc chcemy go uchronić. Tylko ja na przykład dawno też nie byłam, bo czułam, że tutaj coś mnie bierze, zatoki, katar miałam. Mówię, dobra, nie chodzę do ciebie, gadał się sobie, tylko tak wiecie, przez telefon albo zdjęcia sobie wysyłałyśmy i o, tak sobie gadałyśmy. Więc byłam, pogadałam i Iwcia super się czuje, już jest wszystko dobrze i z malutkim jest dobrze, także no chyba Wam nie mówiłam, prawda, że Iwcia urodziła. Także kolejny dzidziuś jest w naszej rodzinie i mega wszyscy się cieszymy. Mijeczka, mówiłaś, że nie kręcimy filmów? Proszę bardzo, dziewczyny są już po szkole. Ładnie ubrane, czy tak normalnie, czy jak? To... Gdzie idziecie? Na imprezę. Cieszycie się? Dzisiaj nie ma! Wszystko myli. Dzisiaj nie ma dnia nauczyciela, Mijeczka, no co ty, jeszcze nie. Chodźcie, idziemy! Jakie tu piszczałki! Zresz jak piszczy? Zobacz, jak robisz tak. Lili, Mija, dlaczego tyle zjadłyście? Przyszliście na zamek i się zjadłyście. Tym razem to mniej musicie jeść. Za ciężkie byliście. Proszę powiedzieć, dziewczyny, jak była? Za fajnie. Jaki głos mam, słyszysz? Słyszę, jakbyś śpiewała. Jakbym śpiewała, nic nie śpiewałam, nic nie piłam. Ja tutaj, proszę bardzo, prowadzę. No, jak się czujecie? Dobrze. Ale jedziemy do domu spać? Tak. Dobranoc, kochani. No i muszę się przespać. Czy jeszcze jedziemy na jakieś lody? Tak.